Mateusz. Jest, mamy na wizji. Prawie jestem w kadrze chyba, coś tam nie widać. Słuchajcie, witamy na rundzie trzeciej XRS Poland w Atlas Arenie. Po prostu wydarzenie spektakularne. Tutaj tym razem drifterów i osób, które nam towarzyszą wokół. Mamy ogromną ilość, ogromna ilość ludzi. Mamy sklep RC Trucks, także na samym początku oczywiście chciałem podziękować sponsorom. Zaraz potem zrobimy prezentację finału A. Teraz zaczyna się finał B w klasie 2WD. I mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się tutaj wszystko zrobić, więc... Serdecznie dziękujemy firmie X-Ray, serdecznie dziękujemy Titan RC, RC Bazarka, Marathlon Studio, Mateusz Swarabowicz Film, który tutaj produkuje wszystko dla nas. Serdecznie dziękujemy RC Trucks, który tutaj dzielnie obsługuje właśnie przybytych ludzi, którzy tutaj chcą sobie posprawdzać swoje umiejętności, takie pierwsze zetknięcie z modelami. Mateusz D10 Drift, RC Drift, tutaj człowiek, który właśnie tutaj zorganizował wam te piękne widowisko, jeśli chodzi o drift. Serdecznie dziękujemy firmie Alpaco za udostępnienie taśm, dzięki nim tutaj ta nasza wykładzina się trzyma na miejscu. Syntel Multimedia za to, że właśnie nas widzicie, za całe okablowanie, za wszystkie rzeczy elektroniczne, które mamy na hali. CFI Hotel Groups, genialne osoby z tego hotelu są, naprawdę rewelacja, udostępniają nam tutaj właśnie miejsca hotelowe, mamy zniżki dla zawodników, którzy przyjeżdżają właśnie na te nasze rewelacyjne zawody, więc bardzo fajnie, bardzo fajna współpraca, serdecznie pozdrawiamy. Strefa RC, która opiekuje się tam on-roadową częścią, gdzie właśnie jedzie klasa 1-12, jedna z najszybszych klas tutaj i najbardziej precyzyjnych. Michał Orłowski ostatnio zdobył w tej klasie wicemistrza świata w Anglii około 2 tygodni temu, także Strefa RC, dzięki serdeczne, bardzo fajny support tutaj mamy. Mati Racing oraz rccars.pl, także pozdrawiamy tutaj naszych wszystkich partnerów, sponsorów, Radio SK Łódź i oczywiście Makis, genialne miejsce, czyli Miejska Arena Kultury i Sportu, Atlas Arena, firma Atlas. Tych wszystkich osób serdecznie dziękujemy za to, że dzięki wam możemy tutaj być, a ja już powoli będę się przenosił tam na miejsce rozgrzewkowe, tam już są zawodnicy i ja będę już tutaj dla was prowadził prezentację finału A, więc jak mi dacie sekundę, ja tylko mikrofon sobie przełożę do drugiej ręki, wyświetlę sobie listę zawodników z finału A, zrobią sobie rozgrzeweczkę, ustawiam się przed prostą i będziemy wyczytywać zawodników, i mamy naprawdę fajny międzynarodowy finał. Także już tutaj powoli idę i dajcie mi chwilkę, tylko sobie wyświetlę zawodników. Dobrze, ja już mam tutaj zawodników. Przedstawię tylko procedurę chłopakom, jak startować. Pamiętajcie, już jesteśmy na żywo, więc to wszystko będzie... Także jeszcze tylko sędziego poinformuję o całej procedurze i będziemy tutaj startować. Dobrze, słuchajcie, tak to wygląda. Mamy jeszcze minutę do końca finału B, więc oglądajcie sobie, Mateusz to tutaj dla was prowadzi. Mamy też Jana Retejskiego, dwukrotny mistrz Europy klasy stock, jeden z najlepszych na świecie kierowców. Tutaj przyjechał na tą część on-roadową, tam oczywiście przejdziemy się po finale. Tymczasem tutaj dzieją się naprawdę spektakularne rzeczy i historyczne rzeczy, można powiedzieć, bo frekwencje, które tutaj osiągamy właśnie dzięki temu miejscu, mamy naprawdę rewelacyjne, więc warto tutaj nas obserwować, warto przychodzić do Atlas Areny, patrzeć, co tutaj się dzieje, bo naprawdę są to nowe rzeczy, a jak wiecie, jest to sport rodzinny, a może niektórzy osoby nie wiedzą, jest to sport rodzinny, tata mechanik, syn kierowca, razem przeżywają te emocje, razem zloty, razem upadki, więc to wszystko naprawdę tutaj ma miejsce. Modele są małe, ale emocje są jak najbardziej prawdziwe i w skali 1:1. Także, okej, ja już się idę przygotować do rozgrzewki finału A i zaraz to wszystko dla was tutaj poprowadzę. Teraz ma rozgrzewkę, słuchajcie, teraz ma rozgrzewkę najlepsi kierowcy tutaj z klasy 2WD, także będzie to naprawdę bardzo fajne wydarzenie. To był finał B, dziękujemy zawodnikom. Teraz kierowcy mają dwa kółka rozgrzewkowe.
ustawiają się przed prostą, ja sobie tam przejdę, poprowadzę troszeczkę tą prezentację tutaj właśnie dla widzów na live streamingu, ponieważ naprawdę sporo osób nas ogląda, bardzo się z tego cieszymy. Ja sobie już podejdę do miejsca, gdzie kierowcy będą się ustawiać i zaprezentuję tutaj najlepszą dziesiątkę w kraju. Mamy też gości z zagranicy, z Estonii, także ogromnie jest nam miło tutaj to zobaczyć. Także zawodnicy, słuchajcie, już kończymy rozgrzeweczkę, ustawiamy się tutaj, do mnie proszę podjechać, a ja zaraz wyczytam finał A, tutaj też nasi widzowie, którzy są, będą mogli zobaczyć, który model jest z którego kierowcy, a uwierzcie mi, to są naprawdę zawodnicy, którzy są no jedni z lepszymi w Europie, jedni z lepszymi w kraju i warto zwrócić na to uwagę. Także zawodnicy, schodzimy i teraz z pozycji 10, nasz kolega z Estonii, so place number 10, our guest from Estonia, Rando Moore, thank you very much. Go on your position. It's a number 10 here. Ah, all right, it's here. Numer 9, Bartłomiej Gogacz, kierowca z Łodzi. Brawo. Numer 8, Igor Goderski z Poznania. Brawo. Numer 7, zawodnik z Warszawy, Donat Bula. Brawo. Numer 6, Paweł Trela, zawodnik z Gdańska. Numer 5, łódzki zawodnik, Iwo Czarnecki. Brawo. Numer 4, łódzki zawodnik, Wojtek Rzepecki. Brawo. Our guest from Estonia, place number 3, Rainer Resar. Thank you. Na miejscu drugim, 13-latek. Bartosz Zalewski z Warszawy, brawo! Jeden z najszybszych ludzi w Europie, myślę, że top 20 spokojnie. Bartłomiej Zamrzycki z Warszawy, brawo! Miejsce pierwsze, pole position. Także słuchajcie, życzę wam udanego widowiska, ja już tutaj schodzę. Mam nadzieję, że serwis jest przygotowany, wszystko na miejscu, także życzę wam udanej jazdy, udanych wyścigów. Bawcie się dobrze, dziękuję. Najszybszy finał 2WD już w trakcie. Zamrzycki Bartek jest pierwszy, Zalewski Bartek tuż za nim. Pół sekundy mają różnicy między sobą, więc będzie zacięta walka. Teraz po zakończeniu tych wyścigów finałowych będą decydowały ich pozycje na końcu zawodów, także wszyscy walczą tutaj o to, aby jak najlepsze wyniki zdobyć już jeszcze w tych wcześniejszych finałach.
Bartek Zambrzycki stracił pierwszą pozycję, Bartek Zalewski wskoczył na jego miejsce i teraz stara się utrzymać swoją pozycję. Jednak Bartek Zambrzycki bardzo blisko już tutaj siedzi mu na ogonie. Zobaczymy, jak długo Bartkowi uda się utrzymać pozycję. Już przekroczyli pętlę, zdublowali dwóch kolejnych zawodników. Bartek Zambrzycki bardzo blisko. Nerwowo na to, że się zrobiło. Jeden z zawodników się przewrócił i jeden z serwisantów musiał poczekać, aż przyjadą inne modele, nie mógł go postawić i tam zaczęło się robić troszeczkę już tak nerwowo. Wiadomo, że to są najszybsze finały, najważniejsze teraz, więc ludzie walczą o swoje pozycje i czasami, kurczę, nerwy ponoszą. Bartek Zalewski utrzymuje pierwszą pozycję cały czas. Na drugiej Bartek Zambrzycki, trzeci Trela Paweł, czwarty Iwo Czarnecki. Piąty kolega z Estonii Resa Reiner, szósty Bula Donat, siódmy Gogacz Bartłomiej, ósmy Rzepecki Wojtek, dziewiąty Igor Goderski i dziesiąty Mererando. Pierwsza trójka bez zmian. Bartek Zambrzycki ma bardzo niewielką stratę. O, już wygląda na to, że wyprzedził Bartka Zalewskiego. Teraz Bartek Zalewski goni Bartka Zambrzyckiego. Oni tak co chwilę się wymieniają. Jadą chłopaki ostro. 2WD. Bartki się wymijają co chwilę. Jeden raz jest pierwszy, raz drugi. Co chwilę coś się dzieje. Maciek, ominęło cię parę ciekawych scen. Została minuta do końca wyścigu. Niecała już. Bartek Zambrzycki jest na pierwszej pozycji. Bartek Zalewski cały czas go goni i różnica między nimi jest naprawdę bardzo niewielka. To są ułamki sekundy. Ostatnie dwa kółka zostały. Chłopaki schodzą z prostej, właśnie mijają pętlę. Zobaczmy, jaka jest różnica, ale to naprawdę jest bardzo niewielka różnica między nimi. 0,3 sekundy różnicy. Bartek Zalewski ciśnie, siedzi bardzo blisko na ogonie. Sprawia dużą presję dla Bartka Zambrzyckiego. Widać po nich, że są mocno skupieni. I zostało 5 sekund do końca wyścigu. Bartek Zambrzycki przewrócił się przed pętlą. Bartek Zalewski go wyprzedził. Ostatnie okrążenie. Czy uda się Bartkowi Zambrzyckiemu nadrobić stratę? Aczkolwiek ona jest dosyć duża. Bartek wystarczy Zalewski, że dojedzie do końca bezbłędnie i zajmie pierwszą pozycję. Bartek Zambrzycki ma teraz ogromne ciśnienie. Ostatnie dwa zakręty, ostatnia hopka i Bartek Zalewski kończy na pierwszej pozycji. Na drugiej Bartek Zambrzycki. Trzeci Paweł Trela, czwarty Resna Reiner, piąty Donat Bula, szósty Igor, siódmy Wojtek Rzepecki, Gogacz Bartek, Mererando dziewiąty i Iwo Czarnecki prawdopodobnie miał awarię, bo nie ukończył wyścigu.